it's such a screeching, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Siemano, siemano i z tej strony Meksikano. Oj kurde, to chyba już nie Cypr, co? To chyba już nie Cypr, bo to nie jest Cypr. Gdzie te palmy, gdzie te piękne, błękitne morze, gdzie ten klimat i gdzie to ciepło? Nie ma! Witam Was serdecznie i to jest pierwsze moje nagranie po powrocie z Cypru. Mamy dzisiaj sobotkę po Letkiemu. Postanowiłem wrzucić ten odcinek ze względu przede wszystkim na to, żeby Wam podziękować. Żeby Wam podziękować. Podziękować za wsparcie, które udzieliliście przed tym tripem, przed tym wylotem, ale również też podziękować za wsparcie, które powoli zaczyna mieć miejsce i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i bardzo Wam dziękuję, bo mimo wszystko takie wsparcie, jakie by nie było, czy to będzie piątaka za piątaka, jest jakiś cwajak, wiadomo, nie i tak dalej, czy będzie to większa kwota, takie wsparcie na pewno się przydaje do wyjazdów, jakoś troszeczkę odciąża ten mój budżet. Ja wiem, że nic nie ma za darmo i że prawdopodobnie no, najlepiej by było zrobić lajta, bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo i największa szansa, że tego wsparcia będzie więcej i być może zrobię takiego lajta, czy w tym tygodniu, czyli mówię sobota, niedziela teraz, czy może w przyszłym, no to pewnie postaram się Was poinformować. No i nie ukrywam, będę liczył na jakieś małe wsparcie, czy ono będzie, to się okaże, ale też i bez lajta, jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś docenia te moje montowanie filmów, bo trochę jednak to pochłania czasu, dobieranie muzyki i tak dalej, jeżeli się komuś podoba, to bardzo, bardzo podziękuję nawet na super czacie, co to też miało miejsce, ja zaraz to przeczytam, może na koniec filmu przeczytam te wsparcie na gokarcie, te wsparcie, ale jak mówię, jeżeli ktoś chętny, to fajnie, bo to jednak odciąża ten budżet domowy, a nie ukrywam, kolejny trip jest w planie, to już będzie trip samochodowy, ja mówię o większych tripach, bo te mniejsze to tam już ja nie wliczam, nie? Bo będą, jak tylko się trochę ociepli, jak będą cieplejsze noce, to na pewno będą tripy z poszukiwaniami w wodzie na Litwie. Ale to będą tripy jedno-dwudniowe, więc takich tripów to trochę nie wliczam jako duży trip. Raczej to będzie się kręcenie się, weekendowe kręcenie się po Litwie. Może taki cykl zrobię. Weekendowe kręcenie się po Litwie i w poszukiwaniu złota. Albo Estonii, no może trochę dalej gdzieś tam się uda wyskoczyć. To takich to tripów nie liczę, ale ten taki kolejny główny, który się zanosi, no to będzie lipiec, sierpień albo przełom lipca, sierpnia, albo też lipiec, bądź też sierpień. No i plan jest taki, żeby jednak wyjechać do Estonii na wyspy, które nie widzieliśmy w tamtym roku, które mieliśmy w planach zobaczyć, ale ze względu na nasze powolne przemieszczanie się po Finlandii, no nie zabrakło nam czasu, a to są tam wyspa Saaremaa i chyba coś jeszcze. Też zobaczymy, jak to czasowo wypadnie, czy zwiedzimy dwie wyspy, czy skupimy się na jednej wyspie. Ponoć bardzo piękne klimaty, bardzo ładne klimaty i każdy, kto przyjeżdżał przez Estonię, polecał odwiedzić. Też pewnie zobaczymy chyba Rygę, bo w Rydze też nie byliśmy. Kurde, i żebym się teraz nie pierdolnął. Czy to jest Łotwa? Łotewska chyba. Ryga jest na Łotwie, nie? Chyba. A czy na Litwie? Bo kurde, te kraje mi się bardzo, bardzo, może nie mylą w sensie językowym, ale one są tak blisko siebie, że cholera jasna. No w każdym razie Rygę. No i będzie między innymi zwiedzanie Rygi też w tym tripie, który jest planowany.
Tak wyglądają plany. A jak tak teraz na bieżąco? Słuchajcie, no cóż, wróciliśmy bez problemu, wróciliśmy bez kłopotów. Tym razem w naszym tripie nie było żadnych poślizgów, nie było jakichś, słuchajcie, takich rzeczy nieprzyjemnych, bym powiedział. Typu na przykład opóźniony samolot, czy też strajk na lotnisku. Nic nie było z takich rzeczy. Wszystko poszło dość płynnie, jak i w jedną stronę, tak i z powrotem. No, zderzenie z rzeczywistością, tak jak teraz tutaj obserwujecie za moimi plecami i ze świadomością tego, że nadchodzi powrót do roboty. Do roboty. Tralala. No bo z czegoś już trzeba. No, Nie nastawia mnie optymistycznie i jak przyjechaliśmy do Polski, kurczę, to całe szczęście, że Suwałki przywitały nas słoneczną pogodą, bo wczoraj było bardzo słonecznie i bardzo fajnie, więc chociaż tyle, że jeszcze świeciło słońce, chociaż było zimno i tak było zimno, ale chociaż świeciło słońce, to troszeczkę tak jakby załagodziło nasze niezadowolenie ze względu na powrót w rejony Polski, zimnej Polski, no, gdzie tego słońca i tego ciepła jest zdecydowanie mniej niż na Cyprze. I tak właśnie mija dzień za dniem, no, dlatego właściwie nic nie robię oprócz montowania filmów. Tych filmów nie będzie od groma. Ktoś mi tam pisał, na pół roku filmów. Nie, wbrew pozorom tych filmów nie będzie od groma. Trochę ich będzie, bo dużo zobaczyliśmy, natomiast nie będzie tego na pół roku. Także proszę się nie martwić i zapraszam ogólnie do oglądania, naprawdę, bo naprawdę starałem się zwiedzić ciekawe miejsca. Naprawdę bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło, słuchajcie, pobyt po stronie tureckiej, gdzie, kurde, naprawdę zobaczycie, jak to wygląda tam, gdzie nie ma straganów, o tak powiem, bo tak się zapuściliśmy, tam, gdzie nie ma straganów, to trochę inny świat. I jak kolosalna jest różnica między Nikozją północną a południową, to jest, kurwa, kosmos dla mnie, jak ci ludzie żyją. I to może być bardzo ciekawy materiał. Nie wiem na ile tam, bo jeszcze nie sprawdzałem, na ile tego wszystkiego materiału się nagrało, ale mam nadzieję, że trochę tego będzie. No i co poza tym, słuchajcie, no, czytałem trochę waszych komentarzy, czytałem komentarze dotyczące jakichś sytuacji związanych ze szkolną, że rzekomo Konon zwyzywał Jacka od Psarona, nie wiem, czemu tu się dziwić. Wszyscy znamy Konona, wiemy, jakie ma odchyły, jakie ma odskoki i co potrafi naodwalać ten człowiek, więc myślę, że tutaj nie powinniśmy się kompletnie dziwić, tym bardziej, że to już nie pierwszy raz, kiedy Konon odwala takie numery, czy ty na przykład zwyzywa Arona, czy też zwyzywa na przykład jakąś inną osobę, bądź też pogoni, tak jak kiedyś, kijem, lagą jakichś widzów przyjezdnych. Więc tutaj nie ma co zaskoczenia. Filmy i tak wróciły, Aron i tak wrócił. Czy jestem na bieżąco z filmami ze szkolą? Kompletnie nie jestem, w ogóle nie jestem ze szkolą na bieżąco, w ogóle kompletnie nie wiem, co tam się dzieje. Oczywiście zaglądam w tytuły filmów, ale nie obejrzałem od początku wyjazdu na Cypr ani jednego filmu do dzisiaj. I chyba jeszcze na razie nie będę oglądał, bo słuchajcie, po pierwsze mam co wrzucać, mam co montować i uważam... Ja wiem, że większość was lubi, żebym to ja, żebym komentował dla was szkolną, zamiast wrzucać swoje gnioty z wyjazdów, z tripów, ale są też ludzie, którzy lubią oglądać moje tripy. I ja uważam, że ta moja praca, którą włożyłem w te nagrywanie, kiedy zwiedzałem, kiedy patrzyłem i próbowałem dostrzec coś ciekawego, co mógłbym wam pokazać, myślę, że jest dla mnie osobiście jest ważniejsza niż to, czy Konon piernął w kalesony, czy też piernął w pampersa, bo tak naprawdę
dla mnie nie jest to aż tak istotne. I oczywiście, żebyście tu nie pomyśleli, ja oczywiście, że wrócę do komentowania szkolnej, bo wiem, że lubicie, bo ja staram się to zrobić trochę z humorkiem, czasami na poważnie, trochę z humorem czasami. I oczywiście, że wrócę, natomiast póki nie pozbieram się z filmami z mojego tripu, no to na razie chyba sobie odpuszczę te mieszanie, słuchajcie, wątków cypryjskich z wątkami szkolnymi, wątków cypryjskich z fekaliami szkolnymi, bo to trochę chyba nie ma sensu tak przeskakiwać. Również też wrócą też oczywiście gry. Ja też tak myślę, że będą na razie to gry też dodatkiem. Kiedy, no nie wiem, kiedy będę miał chwilę czasu i wtedy wrzucę na przykład jakiś odcinek z giery, bo mam odcinki z gier, oczywiście, tak jak mówiłem wam, ja ogrywam wcześniej więcej odcinków, żeby potem mieć co wrzucać, ale na obecną chwilę nie zawalę was i nie zasypię was filmami, będę się starał wrzucać po dwa filmy i póki co na razie mam co wrzucać, mam co pokazać, więc na tym się po prostu skupię. Doszły też mnie słuchy o jakichś zgłaszaniach Beatki Bożej i Wasilija Bożego i faktycznie wszedłem na kanał Beatki Bożej i tam nie ma filmów z przynajmniej nie zauważyłem poprzednich filmów z podsumowań tygodniowych. Na Wasilija Bożego nie zaglądałem, no i tam się to wiązało z jakimiś strajkami i ogólnie chyba wnioskuję z tego, że ktoś pozgłaszał Beatkę Bożą i Wasilija Bożego, podszywając się pod kanał Mleczny Człowiek, i to jest bardzo ważne słowo, podszywając się. I prawdopodobnie, z tego co wiem, bo ja też nie do końca jestem w temacie, więc ja przedstawię swoją wersję na tyle, na ile posiadam informacji, które do mnie dotarły, więc z tego wynika, że słuchajcie, że osobą, która podszywała się pod kanał Mlecznego Człowieka, który rzekomo zgłaszał Matkę Bożą, bądź też Wasilija Bożego, był nikt inny jak Dryblas, bądź też ktoś, kto z nim współpracuje. Jeżeli jest to prawda, no to kurwa, chyba ktoś naprawdę ma straszny ból dupy, że mu nie pykło, że albo jest niezrównoważony na łbie. No to też tak może być. Zresztą, no, co do Dryblasa, to prawie powiedziałbym, że nie mam wątpliwości co do jego zrycia na łbie. I chyba komuś dupa strasznie zapiekła i strasznie zabolała, że jednak te kanały, które działają jako kanały komentarzy, bym powiedział, komentujące szkolną od wiek wieków, bo na przykład tak jak Beatka Boża, Wasilij Boży chyba trochę później, no i one działają i one przynoszą jakieś rezultaty, dobre wyświetlenia. Chyba komuś strasznie dupa zapiekła, że mimo wrzucania starych filmów na kanał Majora, czyli robienie tak zwanych reploadów, czy jak to tam się nazywa, no mniej więcej, wiecie o co chodzi. No i tam tych wyświetleń nie ma i bardzo dobrze, ja dalej jestem za tym, żeby tych wyświetleń było jak najmniej, bo korzystanie ze śmierci Majora i wrzucanie jego filmów, reploadów z chęcią i z nadzieją, że się kurna mamona posypie, bo to nie jest nic innego, ani to nie jest ku czci pamięci Majora, ani to nie jest ku czemukolwiek robione, to jest po prostu robione po to, żeby narżnąć jeszcze kasy na materiałach, które Major sam nagrywał, sam je montował, i to tylko na tym polega, żeby narżnąć kasy. I jak widzisz, widocznie osoba, która to robi i widzi, że mu nie pyka, bo te wyświetlenia są marne, znikome, to są takie wyświetlenia jak u mnie na grach, więc to śmiechu warte, może się zajmij chłopie grami lepiej, zamiast wrzucać stare filmy Majora i w ogóle skąd ten dostęp do starych filmów Majora, chyba nawet z innych kanałów majorowskich, starszych. Trudno mi to powiedzieć, to jest dla mnie jedna wielka zagadka, więc myślę, że strasznie musiała komuś dupa zapiec, widząc na przykład no, wyświetlenia u Beatki Bożej, no a swoje wyświetlenia nie. No i
powiedziałbym coś brzydkiego na ten temat, no ale się powstrzymam ze względów finansowych się powstrzymam, ale wiecie mi, o co chodzi. Ja nadal uważam, że ktoś, kto robi taką robotę na kanale Majora, wykorzystując jego wizerunek pośmiertnie, jego filmy pośmiertnie, no jest po prostu kawałem i już nie dokończę. Natomiast ból dupy, kurde, ból dupy o wyświetlenia u Beatki Bożej, czy też tam na przykład u Wasylija Bożego, gdzie ludzie też wkładają jakąś swoją pracę po to, żeby obejrzeć wszystkie filmy, żeby jakoś to posklejać do kupy i zrobić na przykład z tego tygodniowy przegląd, no też dla mnie jest po prostu dnem. Ja powiem tak, jak nie potrafisz, to się nie pchaj na afisz. I tyle bym powiedział na ten temat. I to nie jest do Beatki Bożej absolutnie i to nie jest ani do Wasylija Bożego. Ja popieram ich robotę, ich działalność, bo nie każdy ma ochotę i nie każdy ma czas oglądać każdy pełen film od deski do deski z Mlecznego Człowieka. Także ja ich doskonale rozumiem i doskonale ich popieram. I zresztą sam komentuję też filmy. Z tym, że no... Ja nie biorę tych wycinków z filmów, a jedynie skupiam się na tym, na opowieści, na wylewie słowotoku z moich ust bezzębnych. To się mi zrymowało. Właściwie się nie zrymowało. Także tak to wygląda, słuchajcie, z mojej strony. I tyle, co wiem na ten temat. No i oczywiście, że oczywiście jestem w pełni, pamiętajcie, jestem w pełni za Beatką Bożą, w pełni za Wasylijem i ja zawsze popierałem osoby, które w jakiś sposób przykładały się do tego, żeby tej zasięgi szkolnej, chodzi mi na przykład o wesołe przeróbki i tak dalej, gdzie jakoś nie obraża się osób, zawsze wspierałem takie osoby, no bo wiem, że to nie jest wcale taka łatwa robota, to nie jest usiadł i słuchajcie i pogadał, tylko to trzeba obejrzeć, trzeba to jakoś pomontować w przypadku Beatki Bożej, bądź też na przykład jakieś przeróbki i zawsze takie osoby zawsze wspieram, o ile no nie przekraczają granic, które no wiecie, no mogą kogoś obrażać albo nie wiem, sami sobie dopowiedzcie, wiecie, o co chodzi zresztą. I tak słuchajcie, wygląda mój początek pobytu z powrotem w Polsce, nie? Zapomniałem wam powiedzieć, no będzie jeszcze ten jeden kraj, trochę nie pykło z tym krajem, ale tam warunki pogodowe doszły do tego, oprócz jednak może nie tyle co zmęczenie, ale raczej pora, i to chodzi o porę roku, a nie o godzinę, tylko o porę roku, w jakiej przyjechaliśmy do tego trzeciego kraju. No ale sami zobaczycie, ja naprawdę bardzo was zachęcam do oglądania, bo myślę, że sam trip był bardzo ciekawy. Dla mnie kolejne jakieś punkty doświadczenia, nawet z tymi dla niektórych prostymi przechodzeniami tych granic. Dla mnie to była taka jakby, powiedzmy, pierwszyzna, że dlatego, że na sam Cypr, że trzeba było dwa razy pokazywać paszporty, właściwie to trzy razy, bo jeszcze przy gajcie, do wejściu na gajty też trzeba było pokazać i bilet, i paszport, więc trzy razy, normalnie się pokazuje dwa razy. No to też przekraczanie tej granicy w centrum miasta, no były jakieś doświadczenia, które spowodowały, że mam więcej doświadczenia. Kurna, ale jestem bez strzacha. Chyba okulary już nawet nie pomagają. Takie głupoty plotę. Czasami się zdarza, słuchajcie. Co zrobić? No i tak mija dzień, no dzień za dniem, słuchajcie. Na razie poszukiwań nie ma, bo kurna, lód mrozi nawet już tą sadzawkę. A może w tej sadzawce dobrze było porzucać magnesem, tylko obawiam się, że po dwóch rzutach bym już go stąd nie wyciągnął. Tak czuję. Tak coś czuję, żebym już tego... No, dyma nie wyciągnął stąd na pewno. A wleźć w to raczej chyba bym nie właził. Raczej chyba bym nie ryzykował. No i cóż, no i stała się jeszcze wolna niedziela. No i zasuwamy dalej.
No i co? I będę się skupiał na kolejnym tripie. No nic innego nie zostało, jak zacisnąć zęby, wziąć łopatę i napierdalać. I czekać na ten lipiec lub też sierpień. A w międzyczasie gdzieś w weekendy, jak się uda, jak będzie cieplej, to wyskoczyć. No i cóż, teraz szybciutko jeszcze podziękuję. Podziękuję, słuchajcie, osobom, które ostatnio mnie wsparły. I no to jest, przede wszystkim skupię się tutaj na odklejenie mózgowe. I to jest 29,99 z podpiską na zaczątek na następny wypad. No i dobrze się zaczyna. 29,99 oczywiście się przyda. Bardzo dziękuję. Też jeszcze chciałem, zanim jeszcze dwa odczytam donejciki, których nie odczytałem, a one jeszcze były z moich urodzin, także trochę czasu minęło. Od MNPGOI. Ale nie wiem, jak to czytać. MNP Goj. MNP Goj. I tutaj jest tekst. Brawo Meksyk, od taniego piwa pod Zodiakiem do wycieczek, zwiedzania i życia pełną piersią. Można? Można. Brawo chłopie. Dziękuję za ten komentarz i dziękuję za docenienie. I teraz jeszcze, jak zwykle, to jest bardzo, bardzo utrudnione robienie takich rzeczy. I teraz jeszcze dwa donojciki, które weszły mi zaraz na urodziny, ale ja, wiecie, no, nie chciałem ich dwóch czytać, bo uważałem, że będzie za mało. Jak jeszcze jeden doszedł, to teraz pomyślałem, że jest dobrze. To mam na stranę w tej głowie czasami. Jest to Jasiek z 10 złotami i z tekstem, z takim tekstem, że go kurwa nie przeczytam, za Chiny Ludowe. Bo to zawsze tak jest właśnie, że jak się chce, to się nie da, bo trzeba dwoma rękami to robić. Ha, i z tekstem: wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin, spełnienia marzeń i samych radości. Może kwota nie za duża, ale chociaż trochę się dorzucę do celu. Kwota wystarczająca, każdy 5 zł się przyda i na pewno można z tego skorzystać. W sensie takim, że na przykład na kolejny trip. I tutaj jeszcze GR z 50 zł. Takie troszeczkę... postukanie mnie po głowie. Witaj, Jarku, trochę biednie jak na 6 osób. Dokładamy się i życzymy miłej imprezy. Pozdrawiamy również wszystkich gości. Dziękuję wam serdecznie. No, tych pozdrowień to już im tam nie wyślę, ale to trochę późno to wszystko wyszło. Mogę tylko jedynie co przeprosić. Ale na pewno te dwie kwoty plus ta pierwsza wcześniejsza, którą przeczytałem, czyli już 3, na pewno do kolejnego tripu, jakikolwiek by nie był, bo to jeszcze ta Łotwa, Estonia się może zmienić, no więc jakikolwiek by nie był, a być będzie na pewno ta kwota pomoże zrealizować cel. Tyle, słuchajcie, ode mnie. Nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia, także też myślę, że się na bieżąco raczej udzielać nie będę, póki nie uporządkuję tych filmów z Cypru. Nie chcę robić mieszaniny, że będzie tu Cypr, tu to, tu Cypr, tu to, więc raczej, słuchajcie, skupię się na razie na Cyprze, a jak skończył się film z Cypru, to przejdziemy, no, z powrotem do komentowania szkolnej, bądź też od czasu do czasu gotowania, no i oczywiście grania i poszukiwania. O matko, za mało czasu na tyle filmów robienia. Także zapraszam was jeszcze raz na przygodę z Cypru i jeżeli ktoś chętny na docenienie i małe wsparcie, czy to na Tipli, czy to też na Superczacie, to na pewno się przydaje i naprawdę ułatwia mi kolejne wyprawy. Przynajmniej troszeczkę odciąża od budżetu. Dziękuję. I trzymajcie się, cholera jasna.